Damian, wygrywacie na trudnym terenie w Szczecinie, bramki twoje, Rafała Jankowskiego, ale tak naprawdę to drużyna zwyciężyła dzisiaj, bo druga połowa była perfekcyjna w waszym wykonaniu. Tak, była perfekcyjna, tak jak mówisz. W pierwsze też strzeliliśmy dwie bramki, ale mówię, to nieważne, kto strzela, ważne, że dzisiaj byliśmy, każdy był odpowiedzialny za siebie i za kolegę, każdy dał z siebie 120% i to było widać od pierwszej minuty do 90 minuty. Sokół Kleczew rozbił dzisiaj na własnym obiekcie GKS Przodkowo i za tydzień mierzycie się z liderem, ale analogicznie równy rok temu właśnie Sokół Kleczew przyjeżdżał jako niepokonany lider do Kalisza i to w Kaliszu doznał pierwszej porażki. Jak ty widzisz to najbliższe spotkanie? Mam nadzieję, że w meczu powalczymy o pierwsze miejsce w tabeli i uda nam się wygrać, zwłaszcza gdzie gramy przy własnych trybunach i kibice też na pewno dopiszą w tym meczu, a na dzień dzisiejszy się cieszymy i od poniedziałku się będziemy przygotować do kolejnego meczu. Dzięki.